Piąty memoriał Przemka Sawickiego, z nami tata świętej pamięci Przemka, Marcin. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Może nie zapytam, jakie pierwsze wrażenia, ale zapytam o to, jakie odczucia towarzyszą ci w związku z tym, z tą piątą edycją memoriału imienia twojego syna. Jakie odczucia dzisiaj w twojej głowie? Znaczy, powiem tak, jak co roku jest, tak powiem, tak samo. Po prostu dla mnie ten drugi weekend grudniowy, gdzie, że tak powiem, organizowany jest memoriał Przemka, jest dla mnie wyjątkowy, tak? Wszystkie, że tak powiem, moje sprawy, które ja mam okołożyciowe, zawsze w tym momencie są tak organizowane, żeby jak najwięcej czasu tutaj spędzić z wami przede wszystkim. I jak co roku już mnie zatyka, sorry, i jak co roku jestem pod wielkim wrażeniem przede wszystkim liczby chętnych, którzy chcą, że tak powiem, uczestniczyć w turnieju, a przy tym powspominać i porozmawiać czy ze mną, czy między sobą, właśnie o moim synu. No i właśnie wśród tego olbrzymiego grona drużyny nie brakuje wciąż mimo upływu lat sporej rzeszy ekip, w których albo Przemek występował, albo w których występują jego koledzy z boiska. Takich ekip, które tutaj przyjeżdżają po to, żeby też w ten sposób, no właśnie, się spotkać i upamiętnić, utrwalić pamięć o Przemku, tak by było. No tak, jak widzimy, że tak powiem, jedna z najważniejszych, że tak powiem, ekip, jak tutaj właśnie Przemek zaczął, że tak powiem, stawiać swoje pierwsze korki, nazwijmy to, na murawach Bemowskiej Ligi, czyli FC Ochota, plus do tego mamy chłopców z Bielan, to już jest, że tak powiem, ekipa z wielkimi tradycjami. Ciężko mi też ich wymieniać, że tak powiem, wszystkie jego drużyny, ponieważ on grał w różnych drużynkach, jak się okazuje, nawet ja sam osobiście nie wiedziałem, że on gra w różnych drużynkach. Wiem, że nawet i wy jako Liga Bemowska przyglądaliście się mu, żeby był reprezentantem w Ligi Bemowskiej w piłce. Plus do tego mamy nawet taką drużynę, która specjalnie, że tak powiem, zaczęła grać. I dla nich mentorem, który i trenerem, i takim człowiekiem, który z góry na nich patrzy, czyli Przemek, jest choćby Boca Seniors, tak? Oni wtedy zaczęli, po prostu powstali i zaczynają grać. Dzisiaj, z tego co wiem, znam tych chłopaków, bo przychodzili nawet i prywatnie do nas do domu, rozmawialiśmy, choćby taki Dunkins, Kosa. No, ciężko mi po prostu wszystkich wymienić, dlatego nie będę wymieniał, żeby nikogo nie pominąć. Michał, pozwolisz. Ja jestem naprawdę dumny, że jest ta pamięć, że tak powiem, cały czas, że pamiętają o nim, tak? To jest ważne dla mnie, tak? To cóż, możemy się, pozostaje się umówić, że tak jak rozmawialiśmy rok temu, to na pewno nie koniec, tylko za rok ponownie spotkamy się w takim, mam nadzieję, licznym gronie, aby gdzieś tą pamięć utrwalać, aby też poprzez ten sport zachęcać do tego, że warto się ruszać, że warto aktywnie spędzać czas, a nie spędzać go w inny sposób, nie są mniej sportowy. Zgadza się? Tak, ja bardzo dziękuję, że tak powiem, że podjąłeś się i postawiłeś sobie, jak to się mówi, taki challenge, że gramy i tak jak to Jurek zawsze mówi, do końca świata i jeden dzień dłużej, a tutaj będziemy się widzieć do końca świata i jeden dzień dłużej, w drugi weekend grudnia każdego roku, tak? Ja za to dziękuję i mam nadzieję, że za rok też będziemy się, że tak powiem, widzieć w takim zdrowiu, jakim mamy teraz obecnie, tak? Tego właśnie życzę. Dziękuję piękniej, udanej, emocjonującej rywalizacji życzę. Do zobaczenia też jutro. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.